Witam po przerwie w 216 części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa doktora Stanisława Wójtowicza pod tytułem Anarchokapitalizm a problem obrony militarnej. Jeden z najważniejszych zarzutów względem anarchokapitalizmu polega na wskazaniu, że ład taki byłby bezradny wobec możliwości inwazji przez państwa ościenne, które dysponowałyby potężnymi, finansowanymi z podatków armiami. Problem ten wydaje się szczególnie wyraźny w kontekście sytuacji geopolitycznej Polski. Istnieją dwa podstawowe problemy związane z obroną militarną w anarchokapitalizmie. Pierwszy z nich dotyczy finansowania wojska, drugi tego, kto miałby nim zarządzać. Nim pokażę, w jaki sposób wolna społeczność mogłaby rozwiązać te problemy, zastanówmy się, czy sąsiadom opłacałoby się atakować ład anarchokapitalistyczny, który nie dość, żeby nikomu nie wadził, to byłby na tyle bogaty i na tyle hojny, że mógłby prowadzić z innymi skuteczną wymianę handlową i o wiele bardziej opłacałoby się z nim kooperować na zasadzie rynkowej lub nawet drenować, jeśli chciano by nałożyć jakieś sankcje, czy chciano by okupować gospodarczo, byłoby to o wiele bardziej korzystne niż napaść militarna. Liczni badacze wskazują bowiem, że anarchokapitalizmem będzie ładem wyjątkowo niechętnie atakowanym przez zewnętrznych najeźdźców. Jeśli tak by było, ewentualne problemy związane z finansowaniem i kontrolowaniem wojska nie byłyby tak istotne. Ład ów mógłby istnieć, nie utrzymując wojska w kształcie, który znamy z obecnych państw. Jego rozdrobnienie, jego decentralizacja utrudniłaby przejęcie kontroli nad całością jednostki lub jednostek rozproszonych, a brak skonkretyzowanego dowództwa nie pozwalałby go przejąć, przekupić, a ponadto bodźce rynkowe, które stałyby przeciwko efektywności, przeciwko zarobkom, nie pozwoliłyby ich przekupić w taki sposób, że nadać im jakieś nowe przywileje, czy zaoferować jakieś lukratywne kontrakty, jakieś stanowiska, czyli innymi słowy skorumpować. Poza tym w takim ładzie libertariańskim te jednostki byłyby podległe jakimś agencjom ochrony, które by je zatrudniały i nie chcieliby stracić swoich dochodowych posad, a nie chcieliby również zaprzeczyć samym sobie świadczonym usługom ochronnym, a nie atakującym, nie ofensywnym. Przede wszystkim oraz byłaby to społeczność bardzo zróżnicowana pod kątem etyki, więc nie wszystkich obejmowałyby jednakowe zasady moralne. Nie każdy godziłby się na użycie przemocy, nawet kiedy nie jest ona uzasadniona, a może zwłaszcza wtedy. Czy opłaca się atakować obszar anarchokapitalizmu? Załóżmy, że na jakimś terenie, na przykład aktualnym terenie Polski, przestaje istnieć państwo i funkcjonować. Zaczyna ład anarchokapitalistyczny, który mógłby być także bogaty w partyzantkę. Jednak mieszkańcom tego terenu nie udaje się zorganizować na tyle dobrze, by sfinansować wojsko. Czy taki teren stałby się obiektem ataku ze strony sąsiadujących państw, których celem byłoby podbicie tych terenów? Istnieje kilka powodów, które wskazują, że podbój taki mógłby okazać się nie tak korzystny, jak się zdaje. Po pierwsze, ze względu na brak podatków i regulacji ekonomicznych wewnątrz ładu anarchokapitalistycznego istniał byłyby idealne warunki dla rozwoju gospodarczego. Kapitał zawsze przenosi się tam, gdzie stopa zysku jest największa, gdzie system prawny jest prosty, jasny i trwały. Mógłby być to raj podatkowy dla wszystkich strudzonych i uciemiężonych przedsiębiorców z innych krajów, gdzie własność prywatna jest najlepiej chroniona, a takim obszarem byłby, przyjmijmy takie założenie, anarchokapitalizm. Oznacza to, że armie, które chciałyby najechać ten obszar, byłyby zagrożeniem nie tylko dla zamieszkującej go społeczności, która byłaby zapewne bardzo zamożna, więc i
dysponowała prawem do posiadania broni, więc i była uzbrojona, więc skutecznie mogłaby się bronić, nawet cywilnie, ale także dla kapitału, który byłby na tym obszarze skoncentrowany. Nawet gdyby społeczeństwo anarchokapitalistyczne nie miało wojska, firmy, które zainwestowały tam kapitał, posiadałyby silną motywację, by bądź samemu bronić tego obszaru, finansując obronę, lobbując za tym, bądź wywierać presję na władze właśnie w państwach dysponujących wojskiem, by ów obszar był przez nie chroniony. Mogłoby to dotyczyć także firm działających w kraju, który chciałby się dopuścić agresji, a które niechętnym okiem patrzyłyby na destabilizację obszaru, w którym ulokowały kapitał lub z którym handlują, ponieważ na obszarze anarchokapitalizmu interesy prowadziłaby bardzo duża liczba międzynarodowych firm. Mało komu opłacałoby się ten obszar atakować, niemal wszystkim zaś opłacałoby się go bronić. Najechać ład anarchokapitalistyczny oznaczałoby nie tylko narazić się na gniew tych, którzy w nim żyją i tych, którzy robią w nim interesy, ale także samemu stracić szansę dalszej współpracy z kapitałem działającym na tym obszarze w osobie wielu przedsiębiorstw. Po drugie, wobec braku struktury państwowej ewentualny najeźdźca miałby olbrzymi problem, by zdobyć kontrolę nad społecznością zamieszkującą ten obszar. Nie byłoby żadnej takiej infrastruktury systemowej, politycznej, którą można by w jakiś sposób zagospodarować. Społeczność żyjąca pod państwem jest przygotowana do bycia podbitym, już bowiem jest podbita mentalnością niewolniczą i strukturami politycznymi. Wszystko, co musi zrobić najeźdźca, to zastąpić jedną władzę drugą w danym kraju, władzami pochodzącymi z jego nadania, co pozwoli mu kontrolować lokalną ludność prawie niezauważenie. Społeczeństwo żyjące wewnątrz państwa nie jest również przygotowane, by radzić sobie z problemami, które mogą przed nimi się pojawić wobec braku państwa i w momencie, gdy rząd kapituluje, skapitulować musi i ono. Pozbawione struktury, która zajmowała się rozwiązywaniem jego podstawowych problemów, a raczej ich stwarzaniem, niczym armia, która straciwszy generała, rozpierzcha się w popłochu, bezradna, by zostać następnie żołnierz po żołnierzu wybita bądź pojmana jako dezerterzy. Społeczność anarchokapitalistyczna pozbawiona jest jednak jednego centrum decyzyjnego. Centra te istnieją w rozproszeniu, dlatego byłaby ona o wiele mniej wdzięcznym obiektem podboju, co pokazał już choćby Wietnam, zwyciężając ze względu na znajomość terenu i ciężkie warunki z o wiele lepiej wyszkoloną i bardziej majętną armią USA. Przykładowo wobec braku systemu podatkowego najeźdźca nie może w żaden prosty sposób uczynić z podbitej społeczności podatkowych niewolników. Musi ów system dopiero stworzyć od podstaw i wpłynąć na mentalność autochtonów, co spotkałoby się z niezwykle silnym oporem ze strony tejże społeczności. Jest to powiązane z kwestią trzecią. Jeden z powodów, dla których łatwo jest podbić społeczeństwo żyjące w reżimie państwowym, jest fakt, iż jest to zazwyczaj społeczeństwo rozbrojone, pozbawione kultury używania broni, a przez to niezdolne do obrony. Społeczeństwo anarchokapitalistyczne byłoby uzbrojone po zęby, potrafiłoby posługiwać się bronią, uczyłoby się tego od dziecka, co w połączeniu z faktem, że jego struktura byłaby rozproszona, czyniłoby z niego wyjątkowo trudnego przeciwnika nawet we współczesnych warunkach pola bitwy. Nawet wobec braku jakiegokolwiek wojska potrafiłoby ono na różne sposoby stawiać opór najeźdźcy. I całkiem skutecznie. Społeczność anarchokapitalistyczna jest więc ze swojej natury społecznością partyzancką. Ktoś może powiedzieć, że wyposażeni w prostą broń partyzanci niewiele zdziałają przeciw wyspecjalizowanym, wyposażonym w najnowszą technologię wojskom ościennego państwa, na przykład nalotom czy najazdom opancerzonych transporterów. Z pewnością, ale tego typu wyposażenie pozwala najechać na wroga, a nie go podporządkować. Poza tym byłoby to nieopłacalne inwestować tyle w zbrojenia przeciwko małemu co do rozmiarów obszaru zajmowanego krajowi, a to te napięcia na granicach mogłyby sprowokować o wiele silniejsze tąpnięcia na arenie międzynarodowej i nawet sprowokować wojnę światową. Bo inne kraje nie pozostawałyby dłużne i prędko odpowiedziałyby ogniem na takie zagrożenie, na takie potencjalne zagrożenie, które gdzieś
w oddali już się szykuje, bo gdzieś ekspansja podąży w tę stronę, kto wie, czy następne nie padną ofiarą kolejne kraje i czy nie trzeba się prewencyjnie zbroić. Dlatego będzie to wyraźny sygnał dla innych krajów, by kontratakować. Czołgi, bombowce i działa artyleryjskie są doskonałe w przełamywaniu frontu, ale mniej skuteczne w kontroli podbitej społeczności, która nadal byłaby rozproszona. Co więcej, ich użytkowanie jest niezwykle kosztowne, a to stawia pod znakiem zapytania ekonomiczny sens podboju. Dlaczego jakiś kraj finansować miałby rujnujące gospodarkę działania militarne, jeśli nie mógłby wynagrodzić strat z nimi związanych zyskami z podboju, gdzie wyjałowiona ziemia nie przedstawiałaby już żadnego zysku, podziurawiona niczym ser szwajcarski nabojami. I czy społeczeństwa tych państw będą skłonne popierać przywódców, którzy przeznaczają olbrzymie budżety na wojnę, jeśli nie wiązałoby się to z wymiernymi korzyściami, które miałyby wyniknąć z podboju? I wreszcie po czwarte, społeczeństwo anarchokapitalistyczne broniłoby się przed napaścią o wiele bardziej zaciekle niż społeczeństwo żyjące wewnątrz państwa. Wynikałoby to nie tylko z innej kultury, która wytworzyłaby się w wolnym społeczeństwie, z innej mentalności, ale także z faktu, że jego członkowie mieliby do stracenia o wiele więcej niż do stracenia mają jednostki żyjące w państwie. Podbój oznaczać będzie bowiem nie tyle zmianę władzy, ale władzy wprowadzenie, utratę wolności wywalczonej po wiekach. Jeśli obywatele różnych państw nie bronią się z czasem intensywnie przed zewnętrzną inwazją, to dlatego, że ostatecznie może nie mieć dla nich znaczenia, czy są okradani przez lokalną, czy przez zagraniczną władzę, czy but, który trzyma im podeszwę na gardle, jest prawy czy lewy. A jednak tutaj sprawa rozchodzi się o wolność, o taką o wiele ważniejszą cnotę. Mentalny opór przed podbojem byłby kolejnym argumentem, który wziąć pod uwagę musiałby najeźdźca chcący podbić obszar, na którym panuje ład anarchokapitalistyczny. Przedstawione powyżej argumenty nie dowodzą, że wolne społeczeństwo nie zostanie najechane. Wskazują jedynie powody, dla których takie działanie wydawać może się nieopłacalne dla samego najeźdźcy. Oczywiście to, czy społeczność anarchokapitalistyczna będzie potrzebowała wojska i to jakiego wojska będzie potrzebowała, zależy od konkretnych uwarunkowań geopolitycznych. Te w przypadku Polski wyglądają na przykład mniej zachęcająco niż w przypadku Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak wydawać może się ona mniej wdzięcznym obszarem agresji w porównaniu z innymi państwami. Efekt Gapowicza, a problem finansowania wojska. Wojsko jest chyba najlepszym przykładem dobra publicznego, którego finansowanie zagrożone jest istnieniem efektu Gapowicza. By sfinansować wojsko, które obroniłoby N osób żyjących na danym terenie, potrzebujemy w ciągu roku X złotych. By wojsko powstało, każda z nich musi wypłacić X N złotych. Ponieważ liczba osób składająca się na wojsko byłaby bardzo duża, pokusa, by wycofać się z jego finansowania przez pojedynczą jednostkę i zostać pasożytem, tak zwanym free rider, stałaby się niezwykle silna. Wynika to z tego, że wycofanie się z finansowania pojedynczej osoby nie spowoduje, iż wojsko nie powstanie, czy przestanie funkcjonować, czy złoży broń, czy zbankrutuje, czy nawet zbuntuje się. Moja decyzja o wpłacie, braku wpłaty w zaniedbywalnie mały sposób wpłynie na to, czy wojsko zostanie sfinansowane finalnie. Osobom, które zdecydują się współfinansować wojsko, niezwykle trudno będzie wykluczyć niepłacących skorzystania z ochrony, którą wojsko to zapewnia i trudno będzie zweryfikować, kto rzeczywiście uiścił opłatę. Jednym z najważniejszych powodów, dla którego istnieje wojsko, jest odstraszanie innych wojsk przed najazdem. Trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób można pozbawić migającą się od płacenia osobę z zysków, które czerpie ona z odstraszającej funkcji wojska utrzymywanego przez inne osoby. Armia mogłaby być jednak finansowana na różne sposoby. Przez filantropów, czyli przez bogatych przedsiębiorców, którym zależałoby na ochronie swojego mienia i danego obszaru, za co lokalna ludność byłaby im wdzięczna i częściej korzystała z towarów lub usług przez niego oferowanych, przez jego firmę, oraz przez osoby prywatne, które uiszczałyby cyklicznie odprowadzane składki,
które byłyby o tyle zbliżone do podatków, że płacone byłyby regularnie, ale już dobrowolnie, bez elementów nacisku czy przymusu, i zawsze z tej umowy mogłyby te osoby zrezygnować i rozwiązać ją, i wówczas nie byłyby obejmowane ochroną na czas konfliktów zbrojnych. Jeśli przyjmiemy założenie, że każda jednostka działać będzie w swoim egoistycznym interesie, wszystkie jednostki wycofają się z finansowania wojska i dobro to nie powstanie. Oczywiście zawsze będzie na nie zapotrzebowanie. Założenie o krótkowzrocznym egoizmie wszystkich osób nie jest realistyczne. Problem polega jednak na tym, że im więcej osób wycofa się z finansowania wojska, tym więcej płacić będą musiały osoby, które nie chcą się wycofać. Jeżeli połowa osób odmówi płacenia XN rocznie, pozostali by sfinansować wojsko, płacić będą musieli 2XN lub więcej. A im większa kwota składki pojedynczej osoby, tym większa ekonomiczna zachęta, by migać się od płacenia i jechać na gapę na płatach innych. Efekt gapowicza może więc wiązać się z efektem kuli śniegowej. Każda osoba wymigująca się od płacenia sprawia, że pozostali płacić muszą więcej. To zaś sprawia, że coraz więcej osób będzie skłonnych się migać. Jak przełamać efekt gapowicza w takim razie? Zastanówmy się, jakie czynniki sprawiają, że efekt gapowicza działa silniej, jakie zaś mogą go osłabiać. Im więcej musi zapłacić pojedyncza osoba, by sfinansować swoją część dobra, tym większy zysk z niepłacenia. Im niższe kwoty, tym mniej osób będzie migać się od płacenia, bo więcej będzie na to stać fizycznie. Im niższa kwota, tym większe prawdopodobieństwo, że altruistyczni płacący opłacą składki egoistycznych niepłacących. Wszystko to oznacza, że im bogatsze społeczeństwo, tym słabszy efekt gapowicza. Im większa liczba osób składających się na dane dobro, tym większa pokusa, by wymigiwać się od płacenia. Gdyby na dobro składało się 10 osób, jeden gapowicz zmniejszałby jego ilość jakoś o około 10%. Gdy składa się 20 milionów osób, jeden gapowicz oznacza ilość jakość niższą o 1/20 milionową. W takiej sytuacji brak naszej wpłaty wpływa w minimalnym sposób na ilość i jakość dobra, na które się składamy. Im większa liczba osób składa się na dane dobro, tym trudniej wykluczyć te z nich, które nie płacą za otrzymywanie danego dobra. Wykluczenie niepłacącego jest stosunkowo łatwe w przypadku 10 osób, praktycznie niemożliwe w przypadku 20 milionów osób, i stąd enklawizacja społeczeństwa. Przy większym rozdrobnieniu jednostek terytorialnych na prawach np. powiatów lub gmin, łatwiejsza jest weryfikacja takowych. Im większa liczba składających się osób, tym trudniej określić, kto jest gapowiczem i skłonić niepłacących do płacenia. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie wykluczyć niepłacących z korzystania z dobra, jeśli dana społeczność jest niewielka, ci, którzy płacą, mogą wywrzeć na gapowiczach skuteczną presję, np. poprzez bojkot czy ostracyzm, wykluczenie poza nawias społeczny, które sprawi, że będą musieli zapłacić swoją część. W przypadku wielkiej liczby składających się na osób, presja będzie dużo mniej skuteczna. Im mniejsza społeczność, tym słabszy efekt gapowicza. Im większa finansowa homogeniczność grupy, tym trudniej sfinansować dobro. Im większa różnorodność, obecność bardzo bogatych podmiotów, łatwiej zachęcić niepłacących do płacenia. Wynika to z faktu, że bogaci mają więcej do stracenia w wyniku konfliktu zbrojnego, w związku z czym będą oni płacić większe sumy pieniędzy, by sfinansować wojsko. Efekt gapowicza może być również przełamywany za pomocą określonych technologii, takich jak zbiorowe finansowanie warunkowe, crowdfunding, czyli zbiórki. Im lepsze technologie, tym łatwiej przełamać efekt gapowicza. Efekt gapowicza może być również przełamany przez ideologię. Jeśli dana społeczność jest po prostu uczciwa, etycznie, będzie silnie przekonana, że moralnym obowiązkiem każdej jednostki jest opłacać dane dobro i będzie wychowywana od dziecka w takich pryncypiach, w ramach takich, a nie innych cnót, to efekt ten będzie przestanie działać, bądź zakres jego działania będzie na tyle ograniczony, że będzie można sobie z nim poradzić za pomocą pozostałych metod. Im wyższy poziom patriotyzmu, tym słabszy efekt gapowicza. Pozwala to wierzyć, że działanie efektu gapowicza może zostać wydatnie osłabione. Po pierwsze, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że ład anarchokapitalistyczny byłby ładem niezwykle produktywnym, wysokość rocznej składki na obronę stanowiłaby niewielką część zarobków osób żyjących na tym obszarze i zarabiających, a to oznacza, że zachęta do migania się od płacenia byłaby niewielka.
Co więcej, koszty wojska, które miałyby zadania czysto obronne i odstraszające, byłyby mniejsze od kosztów typowych armii państwowych. Wiązałoby się to również z faktem uzbrojenia społeczeństwa, dzięki któremu duża jego część stałaby się potencjalnym wojskiem. Po drugie, ponieważ liczba osób składających się na dane dobro wzmacnia efekt Gapowicza, byłoby wskazane, by finansowanie obrony odbywało się oddzielnie na wielu mniejszych obszarach, które dopiero w momencie skutecznego zdobycia zasobów na obronę koordynowałyby działania z innymi, podobnymi obszarami. W takiej sytuacji, gdyby jeden z obszarów migał się od płacenia, istniałaby możliwość wykluczenia go z korzystania z ochrony zapewnianej przez inne obszary, przez zasugerowanie potencjalnych najeźdźcom, że w przypadku ataku obszar ów nie będzie broniony przez sąsiednie wojska. Zmniejszenie obszarów finansujących wojsko spowoduje także, że straty z niepłacenia byłyby większe, jak i to, że łatwiej byłoby określić niepłacących i skłonić ich na różne sposoby, by nie migali się od finansowania obrony. Byłoby to szczególnie istotne w przypadku wielkich firm, które będą działać na danym obszarze. Klienci mogą o wiele łatwiej kontrolować, czy takie firmy nie migają się od łożenia na obronę wojskową, na przykład grożąc im bojkotem. Nie jest tak, że na terenie, na którym mieszka milion osób i do którego obrony potrzebny jest miliard złotych, każda osoba będzie płaciła za produkcję wojska 1000 złotych rocznie. Na terenie takim działać może bowiem 30 wielkich firm, które zanotowałyby wielkie straty w przypadku konfliktu zbrojnego. Możemy spodziewać się, że firmy te będą miały o wiele silniejszą zachętę, by finansować działalność wojska niż jednostki. Co więcej, liczba wielkich graczy będzie dużo mniejsza niż pojedynczych jednostek, a to oznacza, że efekt Gapowicza nie będzie dotykał ich w tak dużym stopniu jak zbiór pojedynczych osób. Idąc dalej tym tropem, powiedzieć trzeba, że wśród firm, którym zależeć może w największym stopniu na uniknięciu konfliktu zbrojnego na danym terenie, będą agencje ochrony. Może się więc zdarzyć tak, że mniejsze podmioty w ogóle nie będą płacić za ochronę, gdyż koszty te będą w całości ponosić firmy działające na tym terenie. Mieszkańcy zaś koszty te będą ponosić jedynie w sposób pośredni, przez zwiększone ceny produktów. Ostatecznym rozwiązaniem, do którego trzeba by się odwołać, gdyby zawiodły pozostałe, byłaby ideologia, jak wskazuje Jeffrey Rogers Hummel. Ideologia może zmotywować ludzi, by robili więcej na rzecz zmiany społecznej, niż są w stanie skłonić ich do tego materialne zyski, ponieważ pieniądze to nie wszystko. Mimo iż jednostkowy ratunek zysków i strat może skłaniać jednostki do migania się od płacenia, ideologia, poczucie wspólnoty, obowiązku, solidarność, nawet patriotyzm, chęć obrony wartości reprezentowanych przez daną społeczność i tak dalej, może sprawiać, że jednostki będą bądź finansować obronę, bądź samemu bronić danego obszaru czy danej społeczności, nawet gdy czysta analiza ekonomiczna nakazywałaby im tego nie robić. Jak pokazuje historia, przynajmniej historia Polski, ideologia może pełnić wystarczająco silną rolę, by skłonić dużą część społeczeństwa zarówno do wstąpienia do armii, jak i do hojnego finansowania wojska, a nawet aktywnego udziału w konfliktach i oddawania życia za szczytne, wzniosłe idee. Dodatkowo, wbrew temu, co się często sugeruje, uczucia patriotyzmu i solidarności mogłyby ulec wzmocnieniu na obszarze, na którym panowałby ład anarchokapitalistyczny. Ład ten oferowałby jednostkom o wiele większe możliwości niż ład państwowy, dlatego jednostki mogłyby być do niego bardziej przywiązane. Wtedy ziemia byłaby bardziej ich niż cudza. Wszystko to pozwala wierzyć, że społeczność żyjąca w ładzie anarchokapitalistycznym potrafiłaby znaleźć odpowiedź na efekt Gapowicza i sfinansować wojsko. Kto zarządzałby wojskiem w anarchokapitalizmie? Na koniec odpowiedzieć musimy na pytanie, kto zarządzałby takim wojskiem w anarchokapitalizmie i w jaki sposób społeczność mogłaby to wojsko kontrolować. W libertariańskiej teorii problem ten jest dość słabo opracowany. Większość badaczy zwraca bowiem uwagę przede wszystkim na problemy związane z kwestią finansowania obrony militarnej. Wojsko byłoby rozproszone, bez centralnych planistów i przywódców, ale w ładzie anarchokapitalistycznym mogłoby powstać w wyniku sprywatyzowania wojska istniejącego wraz z zachowaniem wszelkich
tytułów i stanowisk. W państwie minimalnym mogłoby ono zostać podzielone na mniejsze części oddane w zarząd lokalnym społecznościom i firmom. Naturalnym kandydatem do zarządzania wojskiem byłyby agencje ochrony, które mogłyby wspólnie koordynować proces zbierania pieniędzy od mieszkańców danego terenu. Część personelu PAO stanowić mogliby nieczynni żołnierze rezerwiści, którzy w czasach pokoju służyliby w PAO, w czasach wojny zaś przechodzili do pilniejszych zadań lub rezerwy. W jaki sposób społeczność mogłaby skłonić wojsko, by w przypadku inwazji wypełniło ono swój obowiązek i broniło społeczność zamieszkującą obszar anarchokapitalizmu? Od razu wskazać trzeba, że symetryczny problem istnieje w przypadku ładu państwowego, istniejącego już tutaj i teraz. W jaki sposób społeczeństwo może kontrolować wojsko, by to w czasie wojny broniło go, a nie poddało się? W istocie wojsko kontroluje się tu samo. Jednostki zdyscyplinowane, które mogłyby chcieć wymigać się od spełnienia swej powinności, mogą zostać ukarane przez tych, którzy będą chcieli dopełnić swego obowiązku za dezercję. Te jednostki mogą zaś bać się, że jeśli nie dopełnią swojego obowiązku, zostaną ukarane przez innych i tak dalej. W danej hierarchii stada. Możemy wyobrazić sobie, że prywatni żołnierze w ładzie anarchokapitalistycznym wiązaliby się kontraktami, w których zgadzaliby się, że w momencie wybuchu wojny działać będą zgodnie z określonymi zasadami, na przykład ani kroku w tył, za złamanie których, na przykład dezercję, groziłaby im określona kara, utrata majątku, więzienie, rozstrzelanie itd. Cały szereg umów różnego typu mógłby skłaniać zarówno zwykłych żołnierzy, jak i dowództwo do honorowego działania w czasie wojny. A zawód ten byłby wybierany dobrowolnie i w każdej chwili można byłoby wypowiedzieć umowę i zrezygnować z jego dalszego wykonywania. Wojsko powinno być tak zorganizowane, że miałoby ekonomiczny interes w obronie danego społeczeństwa. Przykładowo, majątki dowództwa mogłyby ulec konfiskacie w przypadku niedopełnienia zobowiązań, zdrady lub dezercji. Problem ten musi być jeszcze teoretycznie pogłębiony. Podsumowując, powiedzieć można, że istnieją silne argumenty wskazujące, że ład anarchokapitalistyczny byłby mniej chętnie atakowany przez ościenne państwa niż łady państwowe. Obrona militarna zdaje się jednym z niewielu dóbr ekonomicznych, które rzeczywiście posiada cechy dobra publicznego i którego finansowanie zagrożone może być przez efekt Gapowicza. Istnieją różne metody, za pomocą których społeczność może poradzić sobie z tym problemem. Najważniejszą z nich byłaby, jak się zdaje, ideologia. Społeczność musiałaby zrozumieć, że jej pomyślność będzie zagrożona, jeśli jednostki nie będą potrafiły się zorganizować. W jej wnętrzu powinna wytworzyć się kultura wspierania wojska, która sprawiłaby, że ludzie finansowaliby jego utrzymanie mimo braku przymusu. Kultura ta mogłaby być wspierana z jednej strony przez działania takie jak bojkot i ostracyzm, z drugiej strony przez technologie takie jak crowdfunding, które utrudniłyby wymigiwanie się od płacenia. Mimo iż przedstawione rozwiązania wyglądają obiecująco, nie wiadomo, czy wolne społeczeństwa potrafiłyby sfinansować wojsko. Ostatecznie za każdym razem zależeć będzie to od jednostek żyjących na tych terenach. Osobnym problemem jest kwestia kontroli nad wojskiem. Wojskiem zarządzać mogłyby współpracujące ze sobą agencje ochrony i ich zarządy. Gwarancją, że wojsko dopełni swoich zobowiązań względem społeczeństwa, mógłby być lęk przed karą, która groziłaby konkretnym jednostkom za złamania kontraktualnych ustaleń w danych punktach, za które określone są sankcje. Wojsko musiało być tak zorganizowane, by miało ekonomiczny interes w obronie społeczeństwa. Bardzo dziękuję.